Cóż, że żaden ze mnie naukowiec, skoro nie od dziś wiadomo, że w internecie przede wszystkim liczy się mądrość wyniesiona z empiryzmu. Przepraszam za słownictwo. Z życia wyniesiona, prawda? Z doświadczenia. A nie z książek, ślęczenia nad wzorami. Niech wzory świata nie przesłaniają wam, mówię. Także Nobla nie dostanę, szczególnie z fizyki, ale swoje przeżyłem. I dlatego opowiem wam o jednym z aspektów teorii względności. Tak na chłopski rozum wam wytłumaczę troszeczkę. Otóż, że czas jest względny, to chyba wie każdy, komu w pracy lub szkole dłuży się niesamowicie. Natomiast podczas wakacji czy urlopu ucieka szybko, niczym premier przed odpowiedzią na pytanie o inflację. Niby wiesz, że godzina beztroskiego chilloutu w dobrym towarzystwie i godzina spędzona w robocie mają po 60 minut. A jednak ta druga mija zdecydowanie wolniej. No i tak, tak można powiedzieć analogicznie. Jak na coś czekasz, to czas płynie jak melasa. A jak się śpieszysz, leje się jak wódka na weselu. I jeszcze inne prawa fizyki dotyczą, prawda, PKP. Ale to już temat na kolejny odcineczek. Taki, można powiedzieć, kolejowy odcineczek. Jeśli chcesz się go doczekać, to nie zwlekaj. Subskrybuj już dziś kanał Pabloski Lata. Daj kciuk w górę i napisz komentarz, jakie to zjawiska naukowe mam ci jeszcze objaśnić tutaj.